witam Cię na moim kanale One Love Atelier Bridal. Ja nazywam się Ilona Jankowska-Mokrzycka i tak jak obiecałam, dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak należy przygotować się na spotkanie do salonu sukien ślubnych. Suknie w naszym salonie powinnaś zamówić na 7 miesięcy przed ślubem. Średni czas szycia sukni to 6 miesięcy, więc na miesiąc przed datą swojego ślubu ta suknia powinna być już u nas w salonie, abyśmy mogli dokonać ostatecznych poprawek. Myślę oczywiście, że warto żebyś wiedziała, że istnieje możliwość przyspieszonego czasu zamówienia sukni ślubnej, ale zostawmy to na inny odcinek. Nie to jest tematem naszego dzisiejszego odcinka. Mam dla Was kilka rad i wskazówek, jak należy przygotować się na to spotkanie, aby czuć się komfortowo. Ubierz dobrze dobraną bieliznę, bo kolokwialnie mówiąc, majtkami będziesz świecić. Najlepiej byłoby, abyś wybrała bieliznę w kolorze cielistym, bo po prostu ta czarna może prześwitywać i przeszkadzać. By czuć się komfortowo i nie musieć ściągać stanika, dobrze, aby miał on odpinane ramionczka. Wydawałoby się, że oczywistym jest dbanie o higienę w dobie XXI wieku, ale więc zarówno dla swojego komfortu, jak i dla komfortu obsługi pracującej w salonie sukien ślubnych, dbaj o tą higienę. Może oczywiście zdarzyć się, że na to spotkanie przyjeżdżasz z daleka czy po pracy, więc możesz oczywiście skorzystać przynajmniej tutaj u nas z toalety. I zawsze możesz nas poprosić o ręcznik, żeby się odświeżyć, a oprócz tego w naszej toalecie zawsze znajdziesz podpaski, wkładki, inne podpaski, dezydorant, antyperspirant, tampony oraz maszynki do golenia i chusteczki odświeżające. Jeśli na co dzień mocno się malujesz, to na przymiarkę raczej zrezygnuj z mocnego makijażu czy szminki, bo pamiętaj o tym, że w ciągu dnia odbywa się kilka tych przymiarek i fajnie by było, żeby suknie ślubne nadały się później i jak najdłużej posłużyły przyszłym pannom młodym, a w wypadku tego mocnego makijażu ryzyko zabrudzenia materiału jest naprawdę bardzo duże. W moim salonie na pewno zostaniesz zapytana o to, jakie masz wyobrażenie na temat swojej wymarzonej sukni ślubnej. Czy zastanawiałaś się, jak ona powinna wyglądać? A może masz po prostu w telefonie zdjęcia modelu, który Ci się spodobał? Możesz zatem takie zdjęcia przygotować, aby cały proces wyboru sukni ślubnej stał się łatwiejszy i szybszy. Często podczas przymiarek upierasz się, żeby mierzyć modele, które, umówmy się, niezbyt dobrze wyglądają na Twojej sylwetce, więc proszę Cię, otwórz się na sugestie i pozwól nam coś doradzić. Na przymiarkę zabierz ze sobą życzliwe Ci osoby. Uważam, że powinno to być maksymalnie 3 osoby, bo im więcej doradców, tym większy mętlik w głowie. Przyjęło się, że na przymiarki przychodzisz z mamą, siostrą, przyjaciółką, a uważam, że fajnie byłoby również zaprosić brata czy tatę, żeby mogli uczestniczyć w tych ważnych dla Ciebie przygotowań. Ja chętnie ich tutaj w salonie będę gościła, bo przecież i tak uważam, że ta ostateczna decyzja należy do Ciebie. Jeżeli w dzień zaplanowanej przez Ciebie przymiarki źle się czujesz, jesteś poddenerwowana albo coś Cię trapi, po prostu przełóż tą przymiarkę. Zły nastrój z pewnością zabierze Ci całą radość z tego spotkania i uwierz mi, że wszystko będzie na nie. Więc lepiej takie spotkanie, kiedy się źle czujesz, po prostu przełożyć, tylko pamiętaj, żeby poinformować o tym na salon. A kiedy już jesteś po tej przymiarce i wybrałaś swoją wymarzoną suknię ślubną, to zabierz te towarzyszące Ci osoby na kawę i ciastko i świętujcie ten dzień, aby uczynić go naprawdę wyjątkowym. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, na które chciałabyś, żebym odpowiedziała, to napisz tutaj do mnie, do tej szufladki, wiadomość, a ja postaram się odpowiedzieć, albo po prostu skomentuj ten film, a ja na Twoje pytanie odpowiem. Jeżeli z kolei podobał Ci się ten filmik,
to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze Mariola mi tutaj mówi, a była łapka w górę. No nie było łapki w górę, więc słuchajcie, koniecznie łapkę w górę, jak wam się podoba.